Witam wszystkich. Dziś troszkę dłuższy film. Chciałem pokazać jak najbardziej obszerną relację z zakresu prac podczas serwisu zegara. Pacjentem będzie Gustav Becker. Najpierw oczywiście mechanizm jest wybrany, wyciągnięty ze skrzynki. No i po kolei usuwane są wszystkie elementy, półka, tarcza, wskazówki tarcza i potem demontaż elementów mechanizmu, które są na zewnątrz. Następnym etapem jest spuszczenie sprężyn, ich rozwinięcie. Trzeba zawsze pamiętać, żeby nie rozbierać mechanizmu przed właśnie ich rozwinięciem. Różne są metody, czasami w zależności od konstrukcji mechanizmu trzeba zastosować taką czy inną. Ja najczęściej stosuję, tak jak tutaj widać, montuję mechanizm w ściskach stolarskich i powoli rozwijam sprężynę. No i w kolejnym etapie kolejne elementy, wychwyt, młotki i to, co jest na zewnątrz, płyty. Tutaj już moment ściągania tylnej płyty, tak żeby otworzyć już ostatecznie mechanizm. Następnie wybieram poszczególne elementy, zawsze sobie segregując na część chodu i część gongu, tak żeby potem było łatwiej, żeby części się nie mieszały. Zawsze to skraca czas potem ponownego składania. Tutaj właśnie sobie segreguję części odpowiednich sekcji mechanizmu i przygotowuję je do mycia w myjce ultradźwiękowej. Dalej oczywiście otwarcie bębnów. Trzeba zajrzeć do sprężyn zawsze. Zwykle to są już sprężyny z pierwszego montażu, także w większości mają 100 lat. Najlepiej je wymienić. Jeśli są w dobrym stanie, jeszcze jeśli nie są ściągnięte, ściśnięte za mocno, można oczywiście je używać dalej, ale warto naprawdę już i tak przy tak poważnym serwisie dać nowe sprężyny.
tutaj przygotowanie części do mycia w myjce ultradźwiękowej. Części już umyte, schnął, można szykować się do składania mechanizmu. Tutaj widać różnicę w sprężynie zużytej i nowej. Z lewej strony sprężyna stara, po środku zwinięta nowa i z prawej strony rozwinięta nowa. Widać doskonale różnicę w jakości. No i dalej dość trudny, wymagający sporo siły proces wkładania sprężyny do bębna. Sprężyna ma prawie 2 metry długości. Trzeba ją całą zmieścić w takim niewielkim bębnie. A jest to spore wyzwanie. Trzeba bardzo uważać, żeby sprężyna nie wyskoczyła w trakcie. Warto robić sobie co jakiś czas odpoczynek. Nowe sprężyny są naprawdę bardzo, bardzo mocne i trzeba sobie na spokojnie to wszystko poukładać i robić. Moment składania części czyste, suche, posegregowane sekcjami. A trzeba pilnować porządku, bo to naprawdę skraca czas serwisu. No już końcowe etapy. W tym momencie właśnie będzie mechanizm oliwiony. Oliwiony tylko w tych miejscach, gdzie trzeba, a nie tak jak często widać w mechanizmach przeniesionych do serwisu, że jest oblany cały jakimś tłustym smarowidłem. Na oliwę są odpowiednie miejsca i tylko tam oliwimy mechanizm. Ostatni etap to poziomowanie mechanizmu oraz ustawianie młotków gongu. No, ustawianie młotków gongu to jest czasem bardzo żmudna praca. Młotek musi uderzyć z odpowiednią siłą, w odpowiedniej odległości, tak żeby dźwięk był czysty i donośny.